dostałem od kolegi nowe rybki. Pstrągi wyłowione, to można tutaj teraz wziąć i wpuścić kolorowe. Nie męczę ich za bardzo, bo już widzę, że powietrze łapią z góry, bo chwilę jechały. Nie miał niestety worka z tlenem. Także wpuszczamy. Takie piękne, o. Tarasiaki. Tego typu. Takie rybeczki. Ja tak nie będę wszystkich brał w rękę. O, ten na przykład, taki piękny. Kolejny taki, bardzo ładny. No i się większe. O, tu też taki dziwny karaś. Zobaczcie, niby zwykły, a jaki ma ogon. Też pięknie. Dobra. Dobrze. Nie będę przelewał, tak je wrzucę, tylko po prostu szybciej. Takie ogonki też z czarnymi ogonkami. Robi się kolorowo. O, tego Kasia pokaże, jaki piękny. Zobacz. Kot mi tu jeszcze rozje, kurczę. O, jeszcze raz. No patrz, uciekł. Jest. Bardzo piękny. Też taki karaś, niby zwykły, jaki ogonek piękny ma. No i drugie wiaderko, też takie większe niektóre. Piękne te rybki są. Nie widziałem jeszcze tak czerwonych rybek. O, tu też jest taki ładny, przypalany z czarnym. I taki złoty też, z wielkim ogonem. Też bardzo ładny. Pięćdziesiąt sztuk, szok. Ciekawe, czy będą pływać w ławicy, czy osobno.
też taki śliczny. Tu widać jaki ładny. Z ogonkiem takim przypalanym. Dobrze, no to są wszystkie. Widzicie, jak ładnie je widać? Piękne rybki. Kolorowe. No, są ładne. Eleganckie. No i pływa sobie chmara kolorowych rybeczek. O. Adoptują się do nowego środowiska. Pozdrawiam wszystkich serdecznie. Subskrypcje, łapki w górę. I do zobaczenia i do usłyszenia.